lodu. Jesteśmy na brzegu, kierujemy się do celu. Czekajcie w punkcie ewakuacyjnym. Możesz, kurwa. Dużo bum-bum. Ucieka! Każda kolejna strzelanka od Electronic Arts dostarcza nam masę pracy, a przy okazji także przyjemności. Zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić. Tak jak na wieść o pełnej lokalizacji wielu gier drżymy z obawy co do jakości nie tylko dubbingu, ale także przekładu, to kiedy za pracę nad polską wersją językową zabierają się Start International Polska do spółki z Albion Localizations, nie mamy wątpliwości co do tego, że efekt końcowy będzie bardzo dobry. Czy tak też jest w przypadku Medal of Honor Warfighter spolszczonym przez ten właśnie zespół? Mogę było wywracać się z tyleńczykom z apetyny! Po naszej wizycie w studiu Start podejrzewaliśmy, że to co za kilka tygodni usłyszymy grając w Medal of Honor Warfighter wywoła pozytywne reakcje u polskich graczy. Potwierdzenie tych przypuszczeń znaleźliśmy już w pierwszych scenach gry. Niezwykle trudno jest sprawić, aby rozmowy i okrzyki żołnierzy będących w ogniu akcji brzmiały prawdziwie, ale udało się i to niemal w całej rozciągłości. Dingo, przywódu! Dyskrecja poszła się jebać! Jest kontakt! To jest wsparcie prawdziwe! Głosy tła i bitewne okrzyki to coś wspaniałego. Nie ma co prawda w Warfighterze roli, którą można by zestawić z tym, co udało się osiągnąć Wojtkowi Paszkowskiemu w Battlefieldzie 3, ale dzięki talentowi aktorskiemu Piotra Bajtlika, Waldemara Barwińskiego, Jacka Króla czy Grzegorza Kwietnia pole bitwy brzmi jak pole bitwy, a przynajmniej takie sobie zawsze wyobrażaliśmy. I nie skłamiemy, jeśli powiemy, że emocji w głosach aktorów w polskiej wersji językowej jest więcej niż w wersji angielskiej. Nie chodzi tu wcale o naszpikowanie dialogów przekleństwami, tych jest tyle, ile być powinno, ale o sposób, w jaki poszczególni aktorzy podeszli do swojej pracy. Sprawili, że dialogi w grze nie brzmią tak, jakby postacie czytały sobie nawzajem wiersze, ale faktycznie ze sobą rozmawiały. Tu kurwa jest! Kurwa, ci skończył się! Jasno, zabierz was! Tak samo dobrze wypadają też przerywniki filmowe. Tutaj znać o tym, że gry wideo leżą mu jak żadnemu innemu aktorowi dubbingowemu w Polsce daje Krzysztof Banaszek. Mirosław Zbrojewicz w roli Dustiego, czyli sterującego akcją z tylnego fotela dowódcy żołnierzy Tier 1, także sprawdził się fantastycznie, choć malutką skazą na jego postaci jest jedna scena, gdzie wieńczącą dialog kwestię paskudnie zepsuto wkładając w usta Dustiego jakiś inny głos lub potwornie zniekształcono oryginał. Spoko brachu, sieć jest już zdemaskowana, trzymamy ich za jaja. Kontrolę przejmuje Sadaldin. Zajebiście. Okej, drogę. Razem z Maką musicie dostać się na ten statek. Ale im dalej w las, tym lepiej. Fabularne zawiłości gry kończy animacja z Sadaldinem, czyli miłogostem Reczkiem w roli głównej. Co ciekawe, postać Reczka przeplata wypowiedzi w języku polskim z kwestiami po arabsku, pozostawionymi w niezmienionej w stosunku do oryginału wersji. Polski głos Sadaldina udało się jednak tak do bohatera dopasować, że niemal nie słychać różnicy. Wszystkie dialogi co do sekundy dopasowano do ruchu ust postaci, co nie zawsze udaje się osiągnąć. Może ten tani? Mertłakiew. Masz wyjątkowo upartych przyjaciół. Może zdradzisz mi, kim są? Znaleźliśmy w Warfighterze dosłownie dwie role, które chcielibyśmy usłyszeć zagrane lepiej. Pierwsza z nich to młody żołnierz podczas misji na Filipinach. Szczególnie na tle na przykład debiutującego w dużej roli w grach wideo Piotra Bajtlika wyraźnie odstaje on od reszty zespołu aktorskiego. Kraczamy i uwalniamy zakładników. Jeśli nie zrobimy tego teraz, będzie po nich od tej chwili. Ja. Jasne. Przełączyć radiostację na 1-4. Słuchać tylko tego człowieka. Druga to niestety Greco, żołnierz Gromu, z którym spotykamy się podczas operacji w Bośni. Rozmowa, w której Wojciech Machnicki wymienia kilka zdań z Waldemarem Barwińskim, pięknie ilustruje różnicę pomiędzy dobrze wykonaną dubbingową robotą, a pasującym raczej do audiobooka czy gry RPG spokojnym czytaniem kwestii. Szkoda, bo kto jak kto, ale żołnierz Gromu, jednostki wokół której EA Polska nakręciło całą kampanię marketingową, powinien być zagrany porządnie, tak jak cała reszta bohaterów w Warfighterze. Jak się trzymasz? Nieźle. Tak, tak. Słyszałem. Podobno mocno poszedłeś w górę. Wiesz jak jest, Greco. Wszystko się zmienia. Racja. Poza tymi dwoma przykładami przez całą grę mieliśmy wrażenie, jakbyśmy oglądali dobry film akcji. Na pełnej lokalizacji Medal of Honor Warfighter nie tyle stracił, co wręcz przeciwnie, bardzo dużo zyskał. To także zasługa wdzięcznych do grania przed mikrofonem tekstów, które tłumaczom udało się zgrabnie przełożyć na język polski. Choć częstotliwość używania słowa brachu można by nieco ograniczyć. Czerwone czy zielone? Zielone, brachu. Zawsze zielone. Lista jest długa, brachu. Jednego nie łapie, brachu. Spoko, brachu. Kiedy spojrzymy w przeszłość, nie trudno znaleźć przykłady na potwierdzenie prawidła ze wstępu co do profesjonalizmu Startu i Albionu. Crysis 2, Battlefield 3, Diablo 3, wszystkie te lokalizacje to najwyższa liga. Faktem jest też, że od jakiegoś czasu, chociażby za sprawą wysiłków Maćka Kowalskiego, o czym reżyser opowiadał w naszym materiale o kulisach powstawania polskiej wersji Warfightera, strzelanki, do których dubbing nagrywany jest w starcie, wreszcie brzmią tak, jak powinny. Dialogi są dynamiczne, pełne emocji, idealnie pasują do tempa akcji, w której uczestniczymy jako
gracze. Efekt ten udało się wypracować, podążając drogą prób i błędów. I wiele wskazuje na to, że fazę popełniania błędów mamy już za sobą. Już Battlefield 3 był dubbingowo bardzo dobry. Medal of Honor Warfighter brzmi tak samo świetnie. Naprawdę niewiele rzeczy można było zrobić tutaj lepiej. Jazda! Załatwmy to raz na dobrze!